Mam na imię Damian, pochodzę z Sosnowca, pracuję na Hucie Katowice, mam narzeczoną, chcemy wziąć ślub, w przyszłym roku trójka dzieci. No zawsze miałem problem, że w nocy zgrzytam zębami. Jak robiłem sobie zęby, to zawsze niszczyłem je w nocy. Nawet w towarzystwie nie mogę się nic odezwać i więcej coś powiedzieć, bo wstyd, że zobaczą, że nie mam zębów. No, z dziećmi gdzieś pójdę na dwór, to za bardzo się uśmiechać na dworze, bo ktoś zobaczy. No bardzo to jest wstyd, nieprzyjemne. Skrępowany bardzo jest. Pan Damian zgłosił się z problemem słabej estetyki uśmiechu. Ma również problemy z jedzeniem pokarmów ze względu na braki w uzębieniu. Zgłasza również duże problemy w kontaktach międzyludzkich. Z tego powodu ma bardzo duże kompleksy. No jak porządny facet, jak widać, to lubię dużo zjeść. No i też mam problem na przykład z dobrym schabowym, żeby go dobrze pogryźć. Bo też mam po tej stronie nie zębów i po tej stronie. No i ciężko to przegryźć, żeby na takie mniejsze kawałki, żeby to dobrze pojeść. Myślę, że to również też robię dla dzieci, żeby też jak wyjdą z tatą gdzieś na dwór, czy gdzieś na Mikołaja, na przykład jak teraz czas świąt jest, czy gdzieś do sklepu, to żeby nie wstydziły się swojego taty, że nie ma zębów, że nie ma uśmiechu, że jak odezwę się gdzieś, żeby ktoś zobaczy z boku, jak to dzieci potrafią wytknąć, albo w szkole ja na zebranie pójdę, ja później, albo w szkole są różne przedstawienia, to że dziecko później dziecku powie, czemu twój tata nie ma zębów. To też robię dla nich. Leczenie będzie kompleksowe. Rozpoczniemy od leczenia chirurgicznego, następnie przejdziemy do leczenia endodontycznego. Finalne leczenie będzie leczenie protetyczne, które będzie polegało na wykonaniu mostów protetycznych. Gdy oddaliśmy most, przede wszystkim w pierwszej kolejności przymierzyliśmy ten most i dałam panu Damianowi lusterko do ręki, aby mógł sobie pooglądać, jak to po prostu wygląda, żeby mógł mi zgłosić ewentualne uwagi, co możemy poprawić. I pan Damian wziął to lusterko i powiedział: wow, super, w ogóle nie spodziewałem się takiego efektu, jest dużo lepiej niż sądziłem, że będzie. W zasadzie nic bym nie poprawił, jest świetnie. I to było naprawdę szczere, ponieważ ja mu dawałam możliwość, mówiłam, może ewentualnie skrócimy któryś z zębów, może zmienimy lekko kolor, może się po prostu coś panu nie podoba, proszę się przyjrzeć. Ja on powiedział, wszystko jest świetnie, w ogóle nie sądziłam, że będzie tak dobrze. I to było naprawdę bardzo miłe, to mnie bardzo cieszyło. A druga rzecz, która to zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, było to, że gdy zacementowałam panu Damianowi ten most i powiedziałam, żeby sobie po prostu, żeby sobie pogląda przed lustrem i tak dalej, to przede wszystkim zauważyłam, że pan Damian w końcu się nagle uśmiecha z zębami. Pokazał nam te zęby, to było świetne. Byłem zaskoczony, bo nie spodziewałem się takich efektów, że to będzie wyglądało. Myślałem, że będzie wyglądało mniej naturalnie, albo że będę się źle czuł. A później mnie zobaczyła w domu żona i była mocno zaskoczona, ale po godzinie czasu już była na mnie wkurzona, bo chodziłem za nią i pokazywałem uśmiech. Nutkę tam zazdrości można było zobaczyć, ale jest dobrze. No jedynie czego żałuję w tej sprawie, w sprawie zębów, to że nie zrobiłem tego wcześniej. Mogłem wcześniej się zgłosić i po prostu miałbym te lepsze życie, które mam teraz. Pewnie jeszcze więcej uśmiechu w tym życiu mogę mieć o wiele wcześniej.